Witam bardzo wszystkich ponownie tutaj na wizji. Kłaniam się, Maksymilian Kłęk. No, przed nami ciekawy meczyk. Rafał Ślesz, czyli gospodarz tutaj kortów Olszynki Krakowskiej kontra Kamil Chialiński. Na pewno będzie bardzo ciekawy meczyk taki. Doświadczeni dosyć gracze wygrali swoje pierwsze mecze. Rafał, już oglądaliśmy na korcie centralnym. Wcześniej kontra gra przeciwko Wojciechowi Bąkowskiemu. I wygra ten mecz po super tiebreaku. Także dobrze mu poszło na pewno. A Kamil Chialiński, niski zawodnik, na pewno ciekawy gracz. Rafał stara się bardziej zachować na kika, nie na siłę. I bardzo wysoko wrzuca piłkę, co mi dosyć imponuje. Wow, tutaj piłeczka na kordę ciała chyba spadła z nieba, bo nie wiedziałem do końca, czy ją ktoś ukopał, czy coś. Prosto z nieba spadła nam piłka. Także bardzo możliwe, że to dzieci ze szkoły Grzegorza Jerza rzuciły tą piłkę na kort. Także pozdrawiam tutaj Grzegorza Jerza i jego dzieci. Tak, już tutaj piłka została zabrana, mogą państwo dalej grać. Nie wiem do końca, skąd ona się wzięła, ale przyleciała. Bardzo wysoki wyrzut Rafała. Net. A na kortach, bo też sobie wszyscy poczynają, wszystkie korty są zajęte. Na korcie numer 3 rozgrywa swoje spotkanie. Dobrze, co wam państwu znany Leszek Wrzesień oraz Radosław Gerlach, czyli troszeczkę underdog w tym meczu, ale wiemy, co potrafi Radek dobrze działać. Także ciekawie. I teraz 3-19. Tutaj też dzieci na korcie chcą wejść, wszyscy chcą uczestniczyć w tym meczu na korcie centralnym, ale niestety nie wszyscy mogą, także prosimy nie rzucać tutaj piłkę na kort. O to bym bardzo prosił państwa. I Gem Sitarz 1-0 w pierwszym secie. Ładnie zaczął Rafał. Tam Radek Gerlach widzę, że coś uczy Leszka Września jakieś techniki, bo dyskutują ze sobą bardzo blisko. Albo na odwrót coś może być też. Leszek uczy Radka, także nie wiadomo, bo grają na podobnym poziomie, na pewno. Tylko Leszek dysponuje dużo lepszym serwisem niż Radek. Lecz Radek się troszeczkę lepiej porusza po korcie, gdyż Radek kupił sobie nowe buty ostatnio, Adidasy, i strasznie szybko w nich biega, co może bardzo zaskoczyć Leszka Września, który gra w dresach, nie rozgrzewał się, pali papierosa przed meczem, więc dużo czynników pozatenisowych, które może wpłynąć na to, że Leszek się troszeczkę zdziwi. Ale kort wszystko zweryfikuje. Więc i Kamil Chialiński teraz przy serwisie nowy rzuca bardzo nisko piłkę, porównując do jego rywala. Bardzo niski wyrzut u Kamila Chialińskiego. Trafia w linię. Ojoj. Milimetry teraz brakuje, bo ten dropshotik siadł, zatańczyła troszeczkę na siatce, ale nie przeszła na drugą stronę. Cieszymy się bardzo, że tutaj deszcz nie pada, że nas stolica urządziła bardzo ładną pogodą. Jest idealnie do gry, nie ma słońca, jest lekki chłodek, niesamowite powietrze. No i nic tylko grać, dopóki nie będzie padało. Teraz Kamil Chialiński
z lekkimi kłopotami przy serwisie. Bardzo niski wyrzut, płaski serwis. Zupełnie inna technika serwisowa niż rywal, ponieważ Rafał wysoki wyrzut, kick serwis, a Kaliński niski wyrzut i bardziej na siłę celuje. Mocna ta jedynka. I wejście w kort sitarza. Weszło to. GM Sitarz 2-0 w tym pierwszym secie. Ładny start gospodarza. Ładny drugi serwis i dużo operuje tym slajsem Rafał Sitarz. Na razie przynosi mu to efekty. Oczywiście jutro już faza playoff, także na pewno też dużo emocji. Zapraszamy też wszystkich tutaj na wspaniały obieg Olsztynki Grochowskiej w Warszawie. No i teraz volley. Bardzo ładny teraz dropshot i jeszcze lepsza potem doskok do niego. Zobaczmy na powtórce. No. Dropshot wykonany bardzo ładnie. Za siatko spadł, ale szybki bardzo Kamil Kaliński dobiegł do tego. I mamy po 15. Bardzo szybki jest tutaj starszy zawodnik Kamil Kaliński. Szybki, szybki Rafał Sitarz. Nie daje w ogóle czasu rywalowi na zastanowienie się. I operując mocno slajsem, fajnie ustawia sobie akcję do dalszego skończenia. Ładne wejście w kort teraz Kamila Kalińskiego. Wykorzystał tą krótszą piłkę od Rafała i szybko skończył to. No, aż tutaj w kadrze nam nie widać tego wyrzutu Rafała Sitarza. Bardzo wysoki wyrzut. Oj, teraz nie trafił czysto w piłkę Kamil Kaliński i mamy piłkę na gemę dla Rafała Sitarza i na prowadzenie 3 do 0. Idealny start tutaj gospodarza. Więc gem Sitarz 3-0, no. Pewny start. Czyli lokalnego gospodarza. Na pewno też Kamil Kaliński nie był tutaj bez szans w tym pojedynku i troszeczkę może szybszy jest, ale serwis po stronie Rafała, to niesamowity wyrzut i technika serwisowa bardzo ładna u gospodarza.
A zdaje się, że na koszulce numer 3 Radosław Gralak skończył swój pojedynek z Leszkiem wrześniem. Nie wiem dokładnie, jaki był wynik i kto wygrał, to może być lekkie zaskoczenie. Podejrzewam wynik 4-0, 4-0, ale nie wiem, w którą stronę jeszcze, więc intrygująca to będzie informacja. Dobra, zaraz serwis wracający i wejście w kort pięknym forehandzikiem Kamila Kalińskiego. Bardzo ładnie. No i wszedł ten serwisik. No, nie winiej. Źle obliczył tutaj trakcję chyba Rafał Sitarz. I gem Kaliński, no. Bardzo rozładny, szybki gemik. Troszeczkę wydaje mi się, że Rafał odpuścił tego gema, żeby zregenerować siły tutaj na swój serwis. Ale żebyś tutaj nie przeliczył. Piękny serwis, niesamowity wyrzut. Wyrzucający kick. Bez szans tutaj na odebranie. Tutaj Kamil Kaliński. Zobaczmy jeszcze raz tą powtórkę. To nie był wcale silny serwis, ale po prostu wystarczyło, że wpadł on w kort z taką rotacją, że nie było już mowy o odebraniu go. Walczy, walczy Kamil. Oj. I niesamowita teraz obrona u Kamila Kalińskiego. No i teraz gorszy fragment gry. Zdecydowanie po stronie Rafała. Męczy się. 15:30, a Kamil Kaliński wydaje się troszeczkę po tym przespanym starcie wszedł na lepsze tory i ma teraz szansę, żeby coś tutaj wykonać, pewne ruchy, aby przełamać rywala. Ładny serwis. Teraz moc poszedł i wyrzucił ten forehand. Minimalny out i mamy breakpointy dla Kamila Kalińskiego. I gem Kaliński. 3-2, także dwa gemy pod rząd dla starszego rywala. Ładnie zaczął grać teraz Kamil. Przez po początek było 3-0 i wszedł na lepsze tory. Także teraz króciutka reklama i wracamy do meczu już za chwileczkę.
I wracamy już do meczu po króciutkiej przerwie. Dziękujemy wszystkim Państwu, którzy nas oglądają. Zapraszamy do subskrypcji oraz lajkowania naszego kanału, bo jesteśmy świeżo upieczeni. Staramy się tutaj przebić i staramy się jak najlepiej dla Państwa tutaj pokazywać mecz naszej skromnej ligi. Ładny return. I chyba zdaje się wyrzucił to Kamil Kaliński, lecz nie jestem do końca pewny. Zobaczmy, czy to był aucik. Chyba tak. I musimy powtórzyć punkt, ponieważ znowu piłka zakrzątała się na korcie z kortu obok. Nie wiemy do końca, kto ją wrzucił. Ale drugi raz dzisiaj piłka wpada w kort. Także ciężko, ciężko, ciężkie życie, ale czasami tak niestety bywa. Mocny ten pierwszy serwis. I aucik. Lekkie tarapaty teraz Kamila Kalińskiego, ponieważ Rafał Hitler ma trzy piłki setowe. Świetny return, ale broni się Kamil. I mamy game, pierwszy set. Sitarz 4-2. Więc no, interesujący secik. Nie utrzymał w końcówce pan Kamil Kaliński podania. I króciutka przerwa i zaraz będziemy mieli drugi secik. I już powoli panowie napili się wody, coś tam bananika sobie zjedli i wracają do gry. Drugi set w meczu Kaliński-Sitarz. Zaczyna serwować Rafał w drugim. Minimalny auć teraz pana Kamila. 15-0. Cały czas jesteśmy na wizji, także zapraszamy do subskrypcji wszystkich.
No i nie widzimy tej piłeczki po wyrzucie Rafała, ale teraz podwójny błąd się zdarzył. I chyba będziemy mieli jakiś, chyba przeprowadzimy tutaj jakiś mały wywiadzik tutaj podczas trwania, także włączę tutaj studio, żeby się Państwo nie zdziwili, że będzie włączone studio. Trzech, czterech zawodników grupy E tutaj się znajduje, bo Radosław Gerlach, Artur Niedziela i Jose Antonio. Antonio. Jose, który przegrał 4-2, 4-1 na korcie numer 4. Jak się grało? No dobra pogoda. Na początku kolega no, stawiał wyższe wymagania, potem jakoś się wdrożyłem, że tak powiem, i już kontrolowałem, bo prowadził 2-0. Proszę mi powiedzieć, jaka jest Antonio najmocniejsza broń, bo będę z nim grała o 18. No waleczny jest, więc musisz to wziąć pod uwagę. No i gra dość niewygodną w taką wysoką piłkę. Niemocno, więc trzeba używać swojej siły, więc to też jest taka jakby trudność. No, no ale jak się przyzwyczai, no to jest szansa. Antonio, ty bardzo dawno nie grałeś tenisa, tak? Wracasz dopiero do tego sportu po iluś tam latach przerwy. Dawno nie gram i dobrze było. Dobrze mecz i no, lepiej no to, nie było lepiej, tak, na długą przerwę tak. Nie miałem pewności sobie, tak, ale było dobrze. Jesteś z Andaluzji, pochodzisz, tak, z Sewilli? Od Jaén. Jaén, w Andaluzji. No to ja się teraz obawiam, że na 18, jak tu już się rozegrasz, to możesz mnie zmieść z kortu i skończę z zerą. Mogę dać ci victory. Jak chcesz, tylko nie daj mi pieniądze. Dobra, czyli w Hiszpanii też. Ja nie, tak nie robię, meczu. Nie sprzedaję sobie. Będziesz miał biegać trochę. A już myślałem, że nie tylko w Polsce jest korupcja. No. W Hiszpanii też jest korupcja. Dobra panowie, my macie jeszcze ze sobą mecz z Leszkiem Wrześniem. Ja z nim grałem, jednego gama mi się tylko udało. Z jakim pan nastawieniem, panie Arturze, podejdzie do meczu z Leszkiem, bo wy się dobrze znacie. No z Leszkiem bardzo lubię grać, tak? Lubię jego styl, mimo że jest mocną piłę daje, ale lubię taką grę. No i, ale no, trzeba być z nim, wiadomo, no, w bardzo dobrej dyspozycji, żeby cośkolwiek mieć szansę. To się zgadza. Antonio, a ty dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tym turnieju? Jak się dowiedziałeś o nim? Chyba w Facebooku, nie pamiętam. Myślę, że w Facebooku jakiś grup, który jestem tam, tenis, Warszawa albo coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Ale chyba tam widziałem. To bardzo miło, że... Jak dawno nie gram, chciałem to zapisać. Jeszcze dwa mecze przed wami, to powodzenia wam życzę, no bo w sumie będziecie działać teraz na moją korzyść, jeżeli będziecie wygrywać. I wzajemnie, i wzajemnie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, to tyle Antonio i pana. I 2-0 mamy w tym drugim secie, także pewnie kroczy Rafał Sitarz po zwycięstwo. Kroczy. Ale walczy jeszcze pan Kamil Kaliński, więc tutaj pewnie jeszcze nie może być Rafał Sitarz o zwycięstwo, który mówił, że koniecznie chciałby zarobić ten mecz właśnie teraz, ponieważ śpieszy się tutaj na... I śpieszy się na imieniu córki, więc pozdrawiam tutaj córkę pana Rafała Sitarza. Ile się nas ogląda? Minimalnie wyrzucił. Oj! Lekki skurcz chyba, widzimy.
Widzimy ta łydka chyba taka bardzo napięta. Chyba skurcz u mamy. U Rafała też potrzebna leka. Widzę, że pomoc medyczna by się przydała. Oj, potężny skurcz teraz chyba w prawej łydce u Rafała Sitarza. I bardzo możliwe, że tutaj nastąpi krecz. Zaraz się okaże. Czy będzie krecz, czy nie, to zaraz wszystko... Wszystko się okaże, ale nie, no Rafał Sitarz tutaj gospodarz. U siebie nie dałby krecza. Raczej nie ma sumienia, także. Odpoczywa sobie Rafał Sitarz. Więc musi tutaj wziąć chyba medical lub po prostu wróci do gry i chyba zdaje się, że wraca do gry. Wraca do gry, widzę. Podniósł się po tym lekkim skurczu łydki. Także. I wygrał teraz punkt Sajsem, ale ten skurcz go trzyma dalej chyba troszeczkę. A też jest taka szansa, że to po prostu taka gra psychologiczna, że udaje, że ma kontuzję, żeby troszeczkę dać rywalowi więcej pola do manewru. Tak też czasami psychologicznie się rozgrywa to, więc nigdy nie wiadomo, jak zawodnicy z tymi kontuzjami tutaj sobie radzą. I... No, po tej kontuzji na razie 2 punkty z rzędu zdobył Rafał Sitarz. Ciekawe. Skraca dystans teraz. Oj. Nie wszedł Kamil Kaliński w ten kort. Dobrze. I po skurcu 3 punkt z rzędu ugrany przez Rafała Sitarza. Także gry psychologiczne działają tutaj jak najlepiej. I wyrzuca tym razem Rafał. I 40-30 mamy. Asem serwisowym kończy tego gema Rafał Sitarz. Także 3-0 w tym drugim secie i po zamarkowaniu kontuzji bardzo dobrze udało się Rafałowi Sitarzowi wyjść. Po skurczu łydki zdobył 4-1 w punktach, więc bardzo dobrze tutaj psychologicznie zagrał Rafał Sitarz i kurczę, teraz szeroko możemy Państwo tutaj grupy zobaczyć, jak to się wszystko prezentuje, kto ma szansę, kto tutaj już jest na straconej pozycji. Więc na pewno jeszcze tutaj Gerlach oraz Kłęka na pewno powalczą i tajem z góry nie sprzedadzą w tych meczach. I kort zweryfikuje, jak to wszystko wyjdzie. Minimalny aucik. 34. Jeszcze walczy pan Kamil Kaliński. Tutaj oczywiście nie jest na straconej pozycji.
Wszystko jest do wygrania. I teraz troszeczkę już odpuszcza tego gema Rafał Osileczak w pierwszym secie. Przy pewnym prowadzeniu troszeczkę spuszcza stronę, żeby więcej energii zachować na następnego gema, w którym będzie serwował on, aby zwyciężyć w tym meczu. Podwójny błąd. Teraz taki mały wypadek przy pracy. Ale daje komfortowa sytuacja w tym gemie dla pana Kamila. To i czuję, że czasami tak lekko pruszy z nieba. Nie wiem, czy to są, czy to deszczyk, czy mrzaweczka, czy może gołębie. Dają tutaj się we znaki. Także nie wiem, co tutaj spada. I mamy 3-1 w tym Trzy mamy w drugim secie i serwuje Rafał Hitesz po zwycięstwo. Ładnie trafił. Ładny retur, musi pobiegać sobie Rafał. Piękny forehand teraz po krosie i 0-30, no kłopoty. Bardzo podobny scenariusz w tym secie jak w pierwszym jest. Trzy-zero wygrywa Rafał Hitesz. W pierwszym secie wygrywał. Zmniejszył 2 gemy z rzędu, po czym przełamał pana Kamila i teraz bardzo podobnie to wszystko się prezentuje. I jeszcze 3 punkty brakują tutaj Rafałowi, tak się dopinguje pod nosem, żeby wygrać. I 15-30 mamy. I teraz tam szybko tutaj nasz kumpel przebiegł. Nie widzieliśmy tego. Lekko zerwany ten serwis. Dobry return. Musi pobiegać sobie Rafał i na styku był ten punkt. Po 30 teraz, no, śmiem twierdzić, że jest najważniejszy punkt w tym meczu dotychczas obecnie. Mamy 3-1 po 30. A ja chciałbym tylko powiedzieć tutaj Państwu, że zaczyna kropić nam w Warszawie i w związku z tym musimy nieco przyspieszyć, dlatego Maksymilian Kłęk po tym jak Maciej Michalik swój mecz na korcie numer 4 skończy, pójdzie tam, uda się i będzie mierzył się z Żebrowskim na korcie numer 4, tak? Tutaj? Maksiu, mamy bardzo malutko czasu, bo zaczyna padać. Prognozy są, że o 18 będzie, jak ty to mówisz, potężna ulewa. Musimy po prostu przyspieszać te mecze najbardziej jak się da. Tak, zgadza się, ale Marcin Michalek, nie wiem jaki w stanie jest jego mecz, a wiem, że tutaj panowie chyba zaraz mogło zakończyć to ten mecz, także zobaczymy. Ale Kamil Kaliński jeszcze walczy. Próba dropshotu, trafia w kort. Potężnie szybki jest Rafał i trafia ten Kamil wysoki, niesamowity teraz punkt. I co zrobi pan Kamil? Znowu skrót. Ależ punkt nam się zrobił. I tak, wygrywa to Rafał Hitesz, niesamowite tutaj. Cudne teraz poświęcenie się z obydwu, są, proszę zobaczyć jak biegali szybciutko. Niesamowite poświęcenie się. Przy piłce meczowej taki punkt, proszę zobaczyć. I tutaj się nie udało i game set mecz Hitesz, 4-2, 4-1. Teraz zapraszamy na krótką przerwę, bo lekka ulewa nam się tutaj zrobiła. Zaczęło pokropywać. Także krótka teraz przerwa i zaraz do Państwa wracamy. Także zostańcie z nami, krótka reklamka i zaraz gramy.